Tym razem będziemy wyłączali wspólny czynnik przed nawias. Spójrzmy na podpunkt A. Tutaj to wyrażenie składa się z dwóch wyrazów. Tutaj mamy 16p odjąć 12. I zauważcie, że obie liczby 16 oraz 12 dzielą się przez wspólną liczbę. No i szukamy jak największej liczby, bo oczywiście 16 i 12 dzielą się na przykład przez 2, ale także 16 i 12 można na przykład podzielić przez 4. Czyli największą liczbą, przez które te dwie można podzielić, będzie czwórka. No i właśnie czwórkę wyłączymy przed nawias. Otwieramy nawias i wówczas mamy tak. 16p podzielić przez 4 to będzie 4p. Minus 12 podzielić przez 4 to będzie minus 3. No i już czynnik przed nawias wyłączyliśmy. Zwróćcie uwagę, że między czwórką a nawiasem mamy mnożenie, więc gdybyśmy wykonali mnożenie, to byśmy wrócili do tej sytuacji wyjściowej. Czyli 4 razy 4p to 16p, 4 razy minus 3 to minus 12, no i dzięki temu mamy pewność, że wszystko się tutaj zgadza. Czasami bywa tak, że oprócz liczby możemy przed nawias włączyć także literę, bądź też zestaw liter. I tak będzie w podpunkcie B, bo tutaj oczywiście, jeżeli spojrzymy na liczby, mamy czwórkę i dziesiątkę, no to obie te liczby będą dzieliły się na pewno przez 2, czyli dwójkę możemy wyłączyć przed nawias. Natomiast tutaj w tym pierwszym wyrazie, w tym 4p kwadrat mamy p i w drugim wyrazie, czyli minus 10pr, też się pojawia literka p. Czyli to oznacza, że ponieważ w każdym z tych wyrazów pojawia nam się p, to znaczy, że p także możemy przed nawias wyłączyć. Tylko kwestia, w której potędze. No zawsze włączamy w sumie w potędze najniższej. Czyli tu mamy p kwadrat, tu mamy p do potęgi pierwszej, bo mamy samą literkę p, czyli to oznacza, że p do potęgi pierwszej możemy wyłączyć. No i teraz 4 podzielić przez 2 to będzie 2, p kwadrat podzielić przez p to będzie dzielenie potęg o tych samych podstawach, czyli wówczas wspólną podstawę przepiszemy, a wykładniki odejmiemy, 2 odjąć 1 to będzie 1, czyli mamy p do potęgi pierwszej, czyli po prostu p. Następnie minus 10 podzielić przez 2 to będzie minus 5, p do potęgi pierwszej podzielić przez p, to tak naprawdę to p nam się tutaj skróci i zostanie nam tylko litera r. No i teraz, jeżeli będziemy sobie mnożyli, to sprawdźmy. 2p razy 2p to będzie 4p kwadrat, 2p razy minus 5r to minus 10pr, wszystko się zgadza. Jeżeli chodzi o ten przykład, no to tutaj możemy wyłączyć sobie liczbę przed nawias, czyli 15 i 75, na pewno obie te liczby dzielą się przez 15. No i teraz tak, jeżeli chodzi o literki, to zwróćcie uwagę, że żadne nam się nie powtarzają, czyli tylko liczbę możemy wyłączyć. 15m kwadrat podzielić przez 15 to m kwadrat. Minus 75 podzielić przez 15 to minus 5. No i oczywiście tutaj tę literkę n musimy dopisać. Podpunkt D. No to tak, jeżeli chodzi o litery, no to żadne nam się tutaj nie powtarzają we wszystkich wyrazach, ale 32, 24 i minus 160 możemy podzielić przez 8, czyli 8 możemy wyłączyć przed nawias. 32 podzielić przez 8 to 4, czyli mamy 4m. 24n podzielić przez 8, czy właściwie może na razie 24 na 8 to 3. I n dopiszmy, minus 160 podzielić przez 8 to minus 20.